Cześć wam wszyscy. Sorry bardzo, że w wersji kapturowej jak Lord Vader, ale mamy tutaj tyle jętek. Jakby ktoś nie wiedział, czym są jętki. Jętki to są komary. A bynajmniej w języku staropolskim się na nie mówiło komary. Znaczy jętki. O co dzisiaj chodzi? Słuchajcie, sprawa dzisiaj jest zajebista, bo dzisiaj o godzinie 13:21 w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej nastąpi całkowicie zaćmienie słońca. Słońca! Zaćmienie tej lampy, która jest tam. No, słuchajcie, chodzi o to, że dziwne rzeczy się zaczęły dziać na świecie. Ogólnie NASA chce ileś tam rakiet wystrzelić dzisiejszego dnia. W CERNie chcą przeprowadzić jakiś mega eksperyment, który z tego co czytałem nawet na tych forach teoriowo-spiskowych, to podobno ma ten eksperyment w CERNie wywołać taki kolaps grawitacyjny, że ma Ziemię przesunąć bliżej Słońca. I don't know! Nie wiem, słyszę pierwszy raz. A mówię to tylko dlatego, żeby było fajnie i śmiesznie. Ale zaćmienie Słońca będzie, a w Polsce będziesz mógł je obejrzeć tylko na YouTubie. No. I to pewnie tylko na stronie NASA. I to też pewnie, jeżeli coś się pojawi, to zaraz zamarzą, że wiecie, no straciliśmy zasięg, albo kabel był uszkodzony, bo kabel był uszkodzony. No. Chodzi głównie o to, że ogólnie dzisiaj nastąpi parę dziesiąt dziwnych zjawisk paranormalnych na całym świecie, więc będzie zajebiście. No. Więc naprawdę może być fajnie, powiem wam szczerze. No zaćmienie Słońca jak zaćmienie Słońca. Ja ogólnie no, wierzę w różne tam teorie spiskowe, że prawdopodobieństwo jest w tym przypadku tego eksperymentu w CERNie nawet 60%, że może się stać. Bo słuchajcie, jeżeli Księżyc ustawi się pomiędzy Ziemią a Słońcem, a wtedy zostanie teoretycznie odpalony CERN, to teoretycznie siła grawitacji, teoretycznie, to jest słowo teoretycznie, nie mówię, że to się stanie, ale to jest teoretycznie, bo to jest teoria. Teoretycznie może to się stać. O, tamta lampa. Dzisiaj będzie zaćmienie tej lampy na niebie. Fajnie, ja będę w pracy. No. O, tej zajebistej lampy będzie zaćmienie. No i zobaczymy, jak to się skończy, bo już w Ameryce uruchomili Gwardię Narodową. Tam w ogóle już mówią ludziom, żeby po prostu szykowali sobie plecaki z żarciem, wodą, medykamentami i byli gotowi, jeżeli będzie trzeba uciekać, bo może być dziki tłum, który porozpierdala wszystko i będzie, kurde, jak w Noc Oczyszczenia. Albo jak Resident Evil, USA. Nie wiem, po prostu powiem wam szczerze, dla mnie to, co odpierdzielają w Stanach Zjednoczonych, to jest jedna wielka komedia. Nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem, jak to się skończy, ale dla mnie to jest po prostu śmieszne, że tam ludzie wariują z byle powodu. Okej, trzymajcie się, na razie.